Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry 60 sekund. Moi drodzy, dzisiaj coś taki, ja zawsze przylagowany jestem. Tak, ja w ogóle i wszystko jestem, ale przylagowany szczególnie, bo zawsze jak zaczynam nagrywanie, to niestety tutaj zawsze zapomnę wyłączyć wszystkie rzeczy. Ty, no nie mów, że ja na 2% muszę mieć giereczkę, na to wychodzi. Moi drodzy, kontynuujemy swoją historię, znaczy kontynuujemy historię, bo ja tak zawsze wstęp zaczynam w sumie, kontynuujemy historię. Nie kontynuujemy, zaczynamy nową giereczkę, moi drodzy. 60 sekund, w końcu, słuchajcie, musi nam się udać, no. Co? Ja coś tu źle robię? Jak to się robiło, widzowie? Nie wiem, ja zawsze zastanawiam się, czy montować te odcinki, ale wydaje mi się, że nie. Szkolenie? Nie, no szkolenie już było, ty. Apokalipsa, co? Tak. No łatwy. Czas zbierania. Delikatny, przeciętny. Nie proszę goście. Trochę kłopoty często. Każdego dnia, okej. Czasami. To weźmiemy sobie łatwy, nie? Little boy. I oczywiście zagramy sobie Tedzikiem. A teraz to w ogóle chyba dźwięków coś nie ma. Kurde, to ciężko mi będzie tak ustawić. Widzowie, jak tu jesteś i oglądasz ten odcinek, to zostaw łapkę w górę, rzecz. A my zbieramy sobie rzeczy, co? Najpierw trzeba pobadać, tak? Którym się zbierało? Teamy mapa, zajebiście. Tu przeciwgazowa jest, więc jo i siekiera to od razu dwie rzeczy. Tylko jak tu się podnosi rzeczy do góry? O. Dobra, tam jest coś. Dolores, chyba nie, ona tak była. I szczelba. Dobra, mamy to. I zupa, cyk. Jak to się wyrzuca? Elegancko. Można tu speedem biec? Nie pamiętam, widzowie. Czemy Dolores, myk. Dobra, coś, że teraz w końcu nam się uda. Nie będzie kotokalipsy. Walizka. Kurde, radio trzeba wziąć. Tryhard. Woda. Bierz wodę. Dobra. Ty. A gdzie jest Timmy? Gdzie jest. Halo? Ty, gdzie jest młody? Tu jest. Jak tam wejść? Dobra, chodź. Mapa. Nie mamy nic, pewnie wody. I żarcie też. Woda najważniejsza w sumie. Jeden. Nie dam rady. O, nie dałbym rady. Okej, nie ma wody. Może w końcu mi się uda przejść giereczkę. Zobaczymy. Tak, dzisiaj sobie na chillku. Także ten. Dzisiaj mało entertaining jestem. Ja zawsze jak gram w takie w gry. Znaczy w ogóle. Nie, po prostu dzisiaj mi się nie chce nagrywać. Mam ochotę sobie najzwyczajniej w świecie pograć. Dzień pierwszy. Dzisiejszy odcinek może być taki mega chillowy, jak coś. Mamy tutaj wejście do schronu, udało się coś zdobyć. To takie klasyczne, widzę rzeczy. Na początku nie dajemy nic. Okej, tutaj nic, same nudy. Będziemy czytać tylko te eventy, więc odcinki nie będą trwały 40 minut jak poprzednio. Postaram się i tak to zbić w tam 20 minut. Zawsze możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie. Bierzemy kogoś na wyprawę, jak najbardziej. Albo dostajemy na głowę, albo ten skron aż roi się od małych insektów, albo jeszcze czegoś gorszego. Tak, to naprawdę coś gorszego. To pająki. Wiemy coś z tym zrobić. Możemy użyć Boy Scouta. Myślę, że on się nie zniszczy, kiedy go użyjemy, o ile dobrze pamiętam. On się tak za bardzo. On się nie lubił niszczyć, więc tak jest. Wszystko wygląda w porządku. Dobra, książka może rozwiązać większość życiowych problemów. Jakby to były udane łowy, plus jedna zupa. Czy ktoś jest głodny? Nie. To nikomu nie dajemy. Jutro zapowiada się dobry dzień na wyprawę. Co wziąć na ekspedycję? Zaraz ogarniemy tutaj. Wydaje mi się, że na ekspedycję no to walizeczka i ją wyślemy. Najmniej użyteczna i najwięcej je. Najgrubsza. Musi zadbać tutaj o naszą rodzinkę. Ja ważę 103 kg, więc
coś mam prawo się dowypowiadać. Może za często się nie pojawiam tutaj. W pełnej okazałości. Ale 100, 103, tak ostatnio z po 106, więc trochę jest ważony. Ty jak to w ogóle brzmi? 106 kilo, nie? Pojebane, ty. 106 kilo? Kurde, ale powiem wam, że tylko jak usiądę i mi się wszystko rozleje na boki, to wyglądam jak 106 kilo, ale tak to nie, w życiu nigdy nie wygląda na 106 kilo, mi się wydaje. Chyba nie. Życie w takich warunkach, mam też trochę mięśni, więc... Ale tłuszczu też mam. Dobra. Racjonujemy zapasiki. Kurde, to jest fajna gierka, żeby sobie pogadać różne historie. Ty, nic się nie dzieje. W tak niewielkiej przestrzeni człowiek wyczuwa każdy zapas. Za ścianami wypadła jedna dziś seg. Zrobiło nam się trochę niedobrze. To przez ten fetor dochodzący z otworu w ścianie. Obrzydliwość. Powinniśmy o to zadbać i pozbyć się przyczyny przykrego zapachu. Chyba tak, no nie? Czy nie? Zajrzeliśmy do dziury, lękając się trochę, że wyskoczy na nas coś z pazurami, kłami lub innymi zmutowanymi częściami ciała. Ale nic takiego się nie stało. Zamiast tego znaleźliśmy tam zdechłego szczura, który najwyraźniej próbował otworzyć puszkę zupy. Bez powodzenia. Mam wrażenie, że nam się w tej sprawie bardziej poszczęci, więc skowaliśmy jedzenie, zorganizowaliśmy gryzeniowi godny pochówek w pustej puszce. Zasłużył sobie. Mary Jane obiecowała wrócić prędko, ale dzisiaj nie ma, to zły znak. Nie ma nic gorszego niż brak... Czy ja im nie dałem pić? No nie dałem im pić, ale... To był dobry ranik, który zepsułem. Ale to ja nie ten przycisk klikałem, żeby mu dać wody, tak? Czy 60 par sekund, na pewno sobie 60 par sekund też ogramy na tym kanale. Na razie dużo, to jest stara gierka w ogóle, 60 sekund. Dlatego ja ją oglądałem bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, szczerze mówiąc, więc... zacząłem od tej, w każdym razie, żeby się nauczyć jakichś takich podstawowych podstaw. Masło maślane, prawda? Podstawowe podstawy. Mogę już zgarniać? Nie mogę. Tu możemy zgarniać. A nie, bo ona 3 waży. Czyli 2. A to co to jest? Harmonika. No to nie, wolałbym jakąś... O! Oto bym wziął. Dobra, to jeszcze jednego runa walniemy, no bo 6 minut. Ja chyba nie ten przycisk, słuchajcie, klikałem. Ja po prostu... no nie ten przycisk widocznie był walony. Na dziurę. No i niestety wyszło jak wyszło, widzowie. A nie, ty shiftem biegam szybciej. Tak? Nie wiem już sam, kurwa, czy szybciej biegam, czy nie. Szybciej? Ty, wydaje się, że szybciej biegam z shiftem. Dobra, człowiek uczy się, co runik uczy się nowych rzeczy, dobrze. Jak z Don Starwem. Nie ma szans, że przetrwasz Don Starwa grając pierwszy raz. To nie ma nawet takiej możliwości. Don Starwa musisz grać 5 lat, żeby przetrwać w Don Starwie. I to i tak nie przetrwasz, umówmy się. Nie oszukujmy się chociaż. Kogoś brakuje, nie? Czy nie? Mam nadzieję, że nikogo nie brakuje. Tragiczny runik. Brakuje kogoś? Chyba nie. Mam nadzieję, że nie, bo... Będzie kwaśno. No nie poszło to tak dobrze jak w poprzednim runiku. Musimy się umówić. Esencja, że ja w ogóle zebrałem jakąś wodę, kurczę? Czy mi mózg wyłączyło? Ja dzisiaj zmęczony. Dzień pierwszy, złapię wszystkie. O, udało się. Osiągnięcie odblokowałem. Dobra, mamy to. Znaleźliśmy jeszcze tam w schronieniu różne rzeczy, miodzio. Brak zapasów, tylko ja muszę pamiętać, czy te zapasy to jest jednak, kurde, warto dawać. Bo z tego dnia się coś umierają, dobra. To który miał przycisk muszę? No przecież klikałem ostatnio i nic nie było, ty. Co ty gadasz? Nie, no to mi tu śmierdzi strasznie, ty.
Może jesteśmy bezpieczni w tych czterech ścianach, ale mamy inne zmartwienia. Nikt z nas nie może porządnie się wyspać. Musimy szybko coś z tym zrobić, w przeciwnym razie możemy przysnąć w obliczu prawdziwego niebezpieczeństwa, jak latające spotki z Marsa. No jest to prawdziwe niebezpieczeństwo, to prawda. Ale bym sobie zagrał w Surviving Marsa. O, widzowie, jaka będzie seria Surviving Marsa. Uuu, gościu. Tylko problem z serią Surviving Marsa taka, że nie da się dobrze ująć grę Surviving Mars, nie nagrywając tego pełnej 30-minutowej serii, takie, że odcinki będą codziennie. A wydaje mi się... O, jest, pragnienie. Ale to wtedy było zbugowane. Więc wydaje mi się... A, nie, to... A czemu? A, oni są zmęczeni. Dobra, to Dolores. Wydaje mi się, że nie da się to tak fajnie pociąć, że będą odcinki, będę dużo... Chociaż może... Może zrobię tak jak z tym. Jak to teraz anulować? No, o. Może, słuchajcie, zrobimy sobie z serii Surviving Marsa i będzie to tak, że zrobimy tak samo jak z Jurassic Parkiem Worldem. On Jurassic World Evolution chyba, nie? Czy... Coś takiego. Odwodnienie. To jest chyba ten starf, kiedy dajemy wodę. Zobaczymy, że będzie myślane na ten temat. Byliśmy właśnie w trakcie planowania odległego w przyszłości pierwszego posiłku, w którym głównym daniem nie będzie zupa pomidorowa. Gdy doszło do nas zawołanie za drzwi, źródłem dźwięków okazała się być mała grupka obszernych ocalałych. Wygląda całkiem żałośnie, więc nie zdziwiło nas, że zaczęli prosić o pomoc, pytając, czy nie mamy nic zbędnych zapasów do jedzenia czy picia. Powiedzmy, że damy im zupę. Liczymy na oddzięczenie. Ja już nie pamiętam, jakie to były endingi. Na pewno kota, Charlie'ko musi zostać wyrzucony z naszej, nie przyjmujemy kota. Naszym gościom z wdzięczności odjęło mowę. Niektórym zaszkliły się oczy. Obdarowaliśmy się nawzajem uciskami i uśmiechem. Dobra. Zmęczenie. Widzicie? Teraz jest klikane. A wtedy klikałem i... A, bo ja prawie klikałem, widzicie? Klikam prawy, to się tylko imiona, a jak klikam lewy, to się pojawiają różne rzeczy. Strasznie dziwne, ale tak jest. Przedyskutowaliśmy wszystkie możliwe tematy i nikt nie jest skory do rozmowy. Powinniśmy... co? Ta cisza jest naprawdę niepokojąca, więc damy tutaj redyjka. Dzień piąty. Ale oj, coś sobie zwichłem we wszystkich kończynach dzisiaj, naprawdę. A szczęśliwym trafem wzięliśmy ze sobą radio. Możemy posłuchać muzyki. Wciąż gramy jakąś muzykę, prawda? Zapasy. O, nie ten klik, nie ten przycisk. Trzeba pamiętać, bo tu się łatwo kurczę nadziać. I mi nie jest w najlepszym stanie. Warto by było z nim pogawędzić i odrobinę go pocieszyć. Tak. Ajajaj. Kurde, coś mi się nie stało ostatecznie. Nie fajnie. Dzisiaj, kurde, mega ćwiczenie. Pogodne słówko lub dwa i sprawa załatwiona. Team ma się lepiej. Ted powinien się czegoś napić. A, zobaczymy. Pragnienie i głód. To nie. Pragnienie i głód, odwodnienie i coś jeszcze. To wtedy dajemy. Minęło trochę czasu, a my nie wiemy, co się dzieje na powierzchni. Tak, możemy posłuchać radyjkę, dzień siódmy. Mam nadzieję, że się uda chociaż raz przetrwać. To jest mój cel, jakby raz przetrwać. To jest, kurwa, moje zadanie na każdy ten poziom, nie? Zdołaliśmy uzyskać słaby sygnał i dostroić się do częstotliwości z komunikatami rządowymi. Coś takiego, dobre wieści. Skażenie znacznie się osłabiło, ekstrawacje na powierzchni będą teraz o wiele bezpieczniejsze. Kurde, ty. A nie ma Mary Jane. Znaczy Mary Jane, nie ma tej. Jak ona ma? Dolores. Woda. Już długo jej nie ma, nie? Chyba zginęła, co? Mogliśmy dać jej maskę. Czemu nie robimy ekspedycji? Nie, to jak nie robimy ekspedycji, to znaczy, że przeżyła chyba, co? Tak mi się wydaje. Czy jeszcze jest szansa? W nocy usłyszeliśmy jakieś podejrzane szuranie dochodzące z zewnątrz. Gdy rano wyjrzeliśmy za drzwi, ukazała się leżąca na nim skórzana walizka. Skórzana walizka nie otwieramy. Tego co pamiętam. Nie wiem, jakie są procentowe szanse na... O, wróciła, proszę. Przyniosłaś coś? Poka. Nie wiemy, kto tu to zostawił w takich czasach, nie można nikomu ufać.
Tam była chyba radioaktywna woda. Bardzo ucieszyliśmy się, gdy Dolores bezpiecznie wróciła z Puskowia. Kurde, ale to jest fajnie, bo teraz jak prowadziłem serię z Fallouta serdecznie, zapraszam, jeżeli nie widziałeś serii z Fallouta, to kurde, tak fajnie jest, kurde, strasznie się cieszę, że dzięki temu, że nagrywam odcinki, może czasem mrożę, nie? Może czasem cringe'uwa, może czasem nie jest aż tak super, jak powinno być, ale są tam niektóre perełeczki, szczególnie te montowane, polecam, Dwóch Piratów, Jeden Statek, czy serię z Jurassic World'a, no to perełki. I dzięki temu, słuchajcie, zacząłem dużo grać w różne gry, nie? Które normalnie bym nie grał, na przykład 60 sekund. Super gierka. Z ładowni jachtu udało nam się wygrzebać kilka puszek zupy. Wygląda na to, że bogatsze też są koneserami pomidorówki. Jedna zupa. Nieduża. Jest bardzo głodny. O nie, ten przycisk. Głód. Rozumiem, że jest coś po głód. Jakby znowu się nie wypieprzę, co? Ekspedycja to zawsze ryzyko, ale Mary Jane jest dobrej myśli. No dobra, to Mary Jane w takim razie jutro idzie. Czy dajemy jej maskę czy walizkę? O, niedobrze. Wygłodzenie to jest ten moment, kiedy dajemy jedzenie. Sceny z naszych ulubionych filmów zaczęliśmy robić. Mamy apteczkę? No nie mamy. Wszyscy dostajemy jedzenie, z tego co pamiętam, tak? Wygłodzenie. Okej, wszyscy żarcie. I no, Mary Jane idzie. Nie jest chora. Chociaż możliwe, że warto jest właśnie chorą osobę, nie? Ty, ale co to daje walizka, że ja go wysyłam z walizką właściwie, nie? Oni są w stanie przynieść coś z tą walizką, czy ja jestem w stanie dzięki tej walizce zmieścić więcej rzeczy, jak na przykład maska, zupa, czy coś. Muszę o tym poczytać na jakimś forum, czy coś. Swoją drogą, 60 sekund to jest chyba polska gra, nie? Pragnienie, odwodnienie. Ty i ty. Powoli nam się kończą rzeczy, w sensie jedzenie. Albo wciąż będziemy siedzieć na tyłko w tym małym żałosnym busze, albo możemy zacząć snuć plan o wyzostaniu się z tego radioaktywnego pustkowia. To bym pomyślał, że czerwoni tak zrujnują naszą uroczą okolicę. Wewnątrz istnieje ktoś, kto jest w stanie nam pomóc. Bądźmy czujni. O! Co się dzieje? Wyzyliśmy kontakt, wojsko wciąż funkcjonuje i przybędą nam z pomocą. Musimy tylko cierpliwie czekać. Ten żołnierz o nudzącym głosie wyraził się bardzo jasno w tej sprawie. Pomoc jest w drodze. Mamy czekać na dalsze instrukcje i wstrzymać radio w dobrym stanie. Postaram się. Spoka. Odwodnienie, czyli pićko i nic. I tylko pićko. Nie ty, ty. Łatwo o znużenie, gdy człowiek siedzi w zamknięciu. Ostatni czasy Dolores wygląda dość niewyraźnie. Odmawia nawet zupy, a to trochę nienormalne. Ciężko powiedzieć, czy jesteśmy w stanie jej pomóc, ale może warto spróbować jakoś podnieść ją na duchu. O, nie wiem, co z tym mielibyśmy zrobić, jak to miałoby pomóc w podnoszeniu na duchu. Ale może poradnik skauta nam pomoże, co w przypadku tego zrobić. Chyba, że rozumiem, że podnieść na duchu i wiesz, jeb z tego. Też istnieje taka opcja. Ed wygląda, jakby lubił tam pierdolnąć sobie. Głód choroba, głód męczenie. Czyli nic. Powietrze w tym cholernym schronie prawie nie nadaje się do oddychania. W ciągu ostatnich kilku godzin sytuacja uległa gwałtownemu pogorszeniu. Może coś się zacięło. Wentylacja nam się popsuła. Możemy użyć tego. Wydaje mi się, że na popsutą wentylację dobrze nada się latarka, bo będziemy widzieć, co się tak naprawdę stało. Ale z poradnik skauta też brzmi dobrze. Zobaczymy. Mam nadzieję, że się nie zniszczy. Nie no, zajebiście. Poradnik skauta... O kurde, Ted. Szukanie rad w poradniku młodego skauta wydawało się bardzo dobrym pomysłem. Pomyśleliśmy, że skoro książka wypełniona jest instrukcjami naprawy przeróżnych rzeczy, na pewno uda nam się znaleźć rozdział o przewodach wentylacyjnych w schronach przeciwatomowych. Nie zdążyliśmy sprawdzić spis treści, zostaliśmy napadnięci przez chmarę ściekłych zmutowanych insektów, które wyleciały z otworu.
Jeżeli naprawdę bolesne i chyba wywołują gorączkę. O kurde, warto pamiętać. Wentylacja, no psikamy wtedy. Głód, zmęczenie, pragnienie, głód. O, zbagowałem, pragnienie, głód. Czy nic. Jeden z regałów w naszym schronie trochę się chwiał, więc przesunęliśmy go trochę. Mniej pofałdany fragment podłogi. W trakcie przemawiania ukryliśmy sekretne drzwi. Dokąd prowadzę? Nie mam pojęcia, ale musimy się dowiedzieć. Lampka. Musi być lampka. Tu wszystko podlega... O! To była lampka? Nie była? Nie wiem. Chyba więcej żarcia mamy. Pomimo przeprowadzania bardzo szczegółowej inspekcji każdego możliwego końca w nowym poczynszego nie znaleźliśmy nic wartego uwagi. Co za strata czasu. Aż dom to ruina. Co to? Jedynymi meblami, które udało nam się rozpoznać wśród pogrzeli... A, nasz dom to ruina. Tim miał dużą kolekcję komiksów, może które z nich przetrwały. Jedynymi meblami, które udało nam się rozpoznać wśród pogrzeliska, jakim stał się pokój dziecięcy, były przysmażone biurka i łóżko podpisane Mary Jane. Pod jej łóżkiem znaleźliśmy wyryty napis puszka z zupą. Nasza kuchnia przemieniła się w istne runowisko. Tygodniami szukaliśmy w sklepach tych uroczych krzeseł, które pasowały do płytek, a teraz nie ma po nich śladu. Cóż za tragedia. W gruzach znaleźliśmy jedynie kilka butelek wody. Okej, ty. Zajebiście. Pragnienie, głód. Odwodnienie, głód. Głód. Odwodnienie, głód. Ted i Rudy. Piciu, nie? Tak, piciu. Gdy bomba atomowa starła naszą okolicę w powierzchni Ziemi, wydawało nam się, że telefonu to już zamieszka przeszłość, jednak wygląda na to, że budka telefoniczna przetrwała wybuch, a teraz słyszymy, jak dzwoni telefon. Powinniśmy kogoś... Właśnie... jakby młodego, co? Chyba... A jak Ted ginie, to... Nie, jak giną rodzice, to wszyscy giną, nie? Kurwa. Ja pierdolę, wszyscy chorzy. Gdy odebraliśmy telefon, usłyszeliśmy wyraźne westchnienie ulgi ludzi po drugiej stronie. Tak, ja pamiętam. Mam nadzieję, że odzwonią. Pamiętam to tylko... Ja pierchruper odwodnie... Ojojoj, niedobrze widzowie jest. Przecież nie klikam! Przestań! Odwodnienie, wygłodzenie. Boże, to trzeba po kolei już. Odwodnienie, wygłodzenie. Wygłodzenie. Pyk. Mam kurwa mózg złotej rybki, więc wygłodzenie. Myk. Wygłodzenie. Myk. Dobra. Ekspedycja jest ryzykowna. No, wiecie co? Bierzemy młodego. Odwiedził nas jakiś domokrążca razem ze swoim marnym worem. Dał nam propozycję nie do odrzucenia. Cały worek dałem za jedną puszkę zupy. Torba jest szczelnie zamknięta, ale zrzuca nam groźne spojrzenie. Nie, bo to jest z Szarlikowem. Pierdolę tego Szarlikowa. Nie chcemy. To był... To ja jestem przekonany, że to był Szarlikow. Kiedyś nie było Szarlikowa, jak oglądałem. To dodali w jakiejś aktualizacji. W ogóle jest jakaś inna wersja też, Raotonizet, czy coś, Raotonizet, ale nie gramy w tą na razie, to pewnie tam inne rzeczy są i lepiej schodzą rzeczy i więcej się je i tak wiecie, zoptymalizowane inaczej. A zobaczymy, też sobie gramy. Głód, choroba, pragnienie, głód, choroba, zmęczenie, głód, choroba, no niby nic, tak, ja wysyłam młodego, młodemu daję... Nic nie daje. Idziesz kusę. Dasz radę sobie. Podtrzymam kciuki. Nie wiem, czy ta walizka ostatecznie coś daje, więc... Ktoś pukał? Chyba tak. Nawet wyobrażam sobie, jakbym miał słuchawki. Na bank teraz bym zrobił... Co chciałeś? Na bank. Dobrze, że mam jedno odsłonięte. A drugie mam słuchawki zepsute. Powinienem je oddać już jakieś od 3 miesięcy, ale... Nie wiem, nie chce mi się kurwa jechać. Muszę wsiąść w końcu i pojechać oddać te słuchawki do naprawy. Głód, choroba, bo wodzą mi nowe słuchawki, jakich nawet nie używam. 300 wy za nie dałem, czy coś takiego. Głód, choroba. Głód, pragnienie, odwodnienie, głód. Czyli Mary Jane, tylko piciu.
No, może być ciężko. O, do naszych drzwi zapukała kobieta ze zwierzakiem, który ponoć jest wielbłądem. O ile wielbłądy mają 5 nóg. Zwierzę ma na grzbiecie tomer na wymianę. Oferuje wodę za amunicję, albo wodę za... Nie, no to nie chcemy niestety. Dziękuję bardzo. Ale super, że w Pozapo można tak handlować. Super. Ty, są jakieś mody do 60? Mody do 60 sekund. Powiedz, że ktoś zrobił jakieś pojebane mody do 60 sekund, które można sobie ograć. Zrezygnowaliśmy z wymiany towarów i handlarka odjechała. Może będziemy mieli okazję pohandlować. Jeszcze kiedyś. Powiem wam tak. Jeżeli twórcy gry dali opcję modowania oraz się o to nie przypieprzają, GG. GG. Głód choroba. Ty, ale nigdy nie słyszałem o modach. Powiem wam tak, to jest giga błąd, że twórcy gry nie zrobili. Jeżeli nie ten, powinni zrobić całą paczkę do tego, żeby ludzie sobie mogli to modować. Wtedy ta gra by dostała siódme życie. Słyszeliście, spod podłogi dochodzą jakieś odgłosy. Znaczy chyba trzeba zbadać ten tajemniczy zamknięty na cztery spusty włas, którego jeszcze nie odkryliśmy od momentu zejścia do schronu. No, jeżeli są to jakieś odgłosy, to wziąłbym kurczę siekierę. Po to ona jest. The fuck? Dobrze, że wziąłem siekierę, ale co to było? Co do cholery, ledwie uszliśmy z życiem. To był jakiś przeogromny, zmutowany krokodyl. Albo aligator, albo coś podobnego z wielką... Nie wiem, czy nie... A raz, dwa, raz. Cześć, dam wam jeszcze jeden głośność do tego. Dobra, zobaczę, bo ja sobie to ustawiam od tego, od nowa, więc mam nadzieję, że ten... Aligator albo coś podobnego z wielką paszczęką i mnóstwem ostrych kłów. Czy ktoś jest ranny? Czekajcie, muszę sobie zapisać coś w notatniku. Dobra, jedzenie, rdzenie. Ted jest ranny, no jest przewalony, tragedia wizowy. Czekajcie, żebym nie, później nie zapomniał. Dobra. Ted jest ranny. Odwodnienie. Obrażenie, choroba, głód, strudzenie, choroba, zmęczenie, głód. Odwodnienie, no Dolores tylko piciu. Kurde, ale nie wiem, czy im full packa nie dać, żeby oni nie umarli wszyscy. Po powrocie z zadania wyprawy skarżyła się na niewielkie okaleczenie nogi. Chodziło chyba o jej prawą stopę, a może lewą. W każdym razie jedna z nich wtedy wydawała nam się to dość niegroźne. Ale teraz obie jej stopy są spuchnięte. Musimy coś na to poradzić. Co? Nie no, nie używamy siekiery do spuchniętej nogi, no. Chyba. Nie no, gdzie jest to? Jak to tak? Żeby jej upierdolić nogę? Nigdy nie zrobiliśmy sprawy zainfekowanych ran. W końcu nasi przodkowie jakoś sobie radzili bez tej całej nowoczesnej medycyny. Dlaczego więc nie mieliśmy słuchać lekarzy? Mimo to Dolores wygląda jeszcze słabiej. No, głód, choroba. Choroba, obrażenie, strudzenie, głód. Pragnienie, głód. Choroba, zmęczenie, strudzenie. No nic na razie. Wszystko znów na... Wojsko znów nadaje. Powiedzieli, że pierwszy krok do namierzenia wszystkiego ocalałych. Dziś wieczorem nad naszą okolicą przejdzie samolot. Ja mam wejść na zewnątrz i dawać mu sygnały latarką. No wątpię, że samolot zauważy latarkę, chyba że naprawdę by musiał nisko lecieć. Jak nisko leci samolot, to nie ma czasu na reakcję, bo leci jakieś 300 km na godzinę czy 600. Timmy zawsze potrafi podkraść się niczym duch, ale czy to wystarczyłoby przemknąć się niepostrzeżenie przez obóz bandytów, którzy rozbili to nieopodal? Obawiam się, że nie. Wszystko udało się dobrze, dopóki nie wysiadła nam latarka. Na nasze szczęście udało nam się ją naprawić w ostatnim momencie. Już słyszeliśmy, oddali silniki samolotu. Pilot z pewnością nas zauważył. Zobaczymy, czy po nas wrócą. Okej. Kompletnie wygłodzona. Wygłodzenie. Pragnienie, wygłodzenie. Odwodnienie, wygłodzenie. Jedzenie, jedzenie, jedzenie. Full pakiet. Full pakiet, jedzenie, jedzenie. Nie jesteśmy pewni, jak wygląda sytuacja. Czyli, dobra, czyli młody dedek. Kogo? I teraz, czy warto jest kogoś wyrzucać na powierzchnię? Wydaje mi się, że nie, kiedy zostało nas tak mało, nie? W sensie, a, no, chyba że młodą możemy. Bo jeżeli. Zostanie tylko młoda, a ją wyślemy, to jest kwaśno, nie? Więc wydaje... Ale też, ale z drugiej strony może apteczkę zdobyć. Ajajaj.
ale sytuacja jest taka. Wydaje mi się, że nie, że wszyscy tu umrzemy zaraz, ale wydaje mi się, że zaryzykujemy. Dzień 24, udało się, nikt nie zginął na szczęście. Mieliśmy prawdę i wyzwanie. Boga. Pragnienie głód, odwodnienie głód. Tak? A nie, odwodnienie, dobrze, że sprawdziłem drugi raz. Agonia. Nie jest dobrze. Niepokojąca cisza. Ja bym młodą tylko wysłał. Ja bym pomyślał, nasza droga Mary Jane prowadzi pamiętnik. Z jakiegoś powodu ukryga go w podręczniku skauta, który znajdował się w naszym skromnym schronie. Nikt nie ma wątpliwości, co zależy zrobić. Musimy odczytać pamiętnik na głos. Podziałem na rolę, prawda? No nie. Wydaje mi się, że to nieprawda. Że nie powinniśmy tak robić. Podziękowała nam za uszanowanie jej prywatności. Następnie wyrwała z pamiętnika wszystkie kartki, podpaliła je, podeptała, porwała na strzępy i nakarmiła nimi zbuntowanego szczura. Chyba przesadziła, ale przynajmniej sprawa została zamknięta. Ciekawe, co ona spisała. Po czym w brzuchu mi też. Odwodnienie. Dobra, pićku. Pyk. Głód. Tyle. Dam. Dobra. No nie, jak nie jesteśmy pewni, to myślę, że tutaj sobie poczekamy. Pukanie do drzwi zawsze napawa nas lekkim niepokojem. Gdy otworzyliśmy na progu, stał mężczyzna oferując grę w kartę o dużą stawkę. Czy zakład o dwie puszki zupy to rozsądny wybór w naszej sytuacji? No nie. Nie. Myślę, że my też możemy stracić, tak? To raczej podziękuję. Nie wiem, jaka jest szansa na wygranie tego, ale chyba nie wygraliśmy ostatnim razem. Hazard to paskudny zwyczaj. Taki to przykład dla dzieci. Zapasy są nam potrzebne, ale nie będę. Ale bym sobie tak właśnie. Ja uwielbiam hazard. Ale bym teraz rzucił tak na blackjacka. Cztery dyski na rękę. Pach, 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 pach. Za 300, albo 300 do absurd, albo 300 nara. Oj, 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 ale korci, że tak zrobić. Kurde, właśnie zawsze mam takie. Albo tak do tysiąca, że rzucam 300. Wygrywam 1000 i jakby pasuje i zadowolony. Albo 3 grywam 300. A ile było w torbie? Jeśli Ted nie dostanie wkrótce jakichś leków, możemy pożegnać się z nim i jego zabawną skarpetą. Zróbmy coś. Czuję się coraz gorzej. Jaką skarpetą? Już tą skarpetę? Jak on miał? Nie pamiętam. Głód, choroba, głód, wycieńczenie. Tak, nie. Taki chłop z wrestlingu, co ma taką skarpetę za węża. Śmieszny to było, ale lubiłem. Santiago. Nie będę. Pewien młodzieniec zawitał dziś do naszego schronu. Opowiedział nam o swojej odważnej siostrze bliźniaczce, po której sług zaginął w czasie misji szpiegowskiej, położony nieopodal w obozie bandytów. Jest pewien, że jego siostra została pojmana. No ty idziesz. Ted wygląda naprawdę źle, powinniśmy być opatrzyć jego rany. Gdy udało się zakażenie, było już za późno. Udaliśmy się do wskazanego obozu wraz z chłopakiem i niewielką grupą jego znajomych. Znaleźliśmy dziewczynę, rzucaliśmy jej broń i zdołaliśmy walczyć sobie drogę. Oboje są w szoku, okazało się, że przywódcą bandytów był ich ojciec, jaki ten świat jest mały. Wkrótce się z nami skontaktują. Mary Jane wróciła. No niestety, ale obawiam się, że głód, choroba, zmęczenie, strudzenie. Głód, wycieńczenie. Kurde, ja bym dał im żarcie, naprawdę. W sensie, bo coś czuję, że nie przetrwamy długo, więc dam im żarcie. Może, wiecie, więcej jedzonka, tym będzie siły, nie? Więcej. Natknęliśmy się na zdemolowany obóz bandytów. Przed wejściem siedząc pośród litrów krwi i poszarpanych kończyn, nonszalasko mył się za łóżkiem kot. Skierowaliśmy się w stronę bunkra. Przyturchlał się z nami, a teraz uparcie drapie w drzwi. Czy powinniśmy wpuścić go do środka? Nie.
Żadnego szarlikowa w moim pierdolonym skronie nie będzie, koniec. Kolejna gęba to znaczy pyszczek do wykarmienia? Nie, dziękujemy. Poza tym nie, kotom nie można ufać, oni na pewno nie. Poszedł kogoś irytować innego. Co to było? Teraz jakiś pro? Co to jest? Teraz potrzebuję lekarza albo chociaż jakiś proszków teraz albo nigdy. No nic. Pragnienie, głód, głód, choroba, zmęczenie, strudzenie, ale kwaśno, ni. No nie mogę, kurde. Żarcia nawet też nie mogę. Na pustkowie tym bardziej nie idziemy. Czasami nadchodzi nas ochota, aby o czymś pogadać, by tworzyć muzykę i dzielić się, by na czymś pograć. By naszych pięknych dźwięków przychodził posłuchać urocze, zmutowane zwierzątka. Jeżeli do posta pokrytycznej królowej śnieżki, to co, pogramy? Pewnie, że tak. Więc się zepsuje harmonika. Ale... no nie, nie, na szczęście nie. Oj, po kilku minutach harmonikowego koncertu ze ścian wyskoczyły zmutowane kraluchy i zaczęły poruszać się w rytm naszej piosenki. Biegły w kółko i wesoło machamy czułkami. Było to urocze, gdyby nie one, te, gdyby nie były takie obrzydliwe, ta... O Jezus, karaluchy. Karaluchy wyglądają jak chrabąszcze. No nienawidzę, kurwa. Przecież jak sobie tylko pomyślę o tym, to mi się... to już... mi się tak, kurwa, nie... Wyobraźcie sobie, odkrywacie sobie taką ścianę, a tam takie składowisko karaluchów, to by nagle nam... Ja pierdolę, przecież nie ma nic gorszego, nie? Bez kitu, kurwa. Taki duży chłop, a się karaluchu boję. No ale nic. Jest jak jest. I tak sobie życie później, prawda? Wiecie, teraz się boję, a pewnie wiecie, przychodzi sytuacja kryzysowa i taka sytuacja się zdaje, no i człowiek nie myśli o tym. Życie jest takie, że trzeba iść do przodu, wiecie, i swoje lęki. Ja się boję, dopóki coś się nie stanie, wtedy już przestaję się bać. Kiedyś się bałem chrabąszcza, mogę opowiedzieć historię, już opowiadałem to się zrobię. Kiedyś się bałem chrabąszcza, ale żeby ludzie mnie nie straszyli tymi chrabąszczami, bo to jest tereny gimnazjum. No to... O, ty, Karolu. Żeby mnie nie straszyli tymi chrabąszczami, bo wiadomo, jak to w gimnazjum, kurwy, jebane, nie? Więc na bank bym był cały, całe życie byłbym straszony, kurze, tymi chrabąszczami, to ja straszyłem innych chrabąszczami. Brałem te chrabąszcze, mimo tego, że się bałem, wiecie, bałem się, dopóki kurse nie pomyślałem sobie, że inni mogą wykorzystać to przeciwko mnie i wtedy przestałem się bać. Tak to już jest. I później znowu zacząłem, bo już nie posiadałem tego, że muszę się nie bać. Odwodnienie, głód. Taka mała historia. Pamiętajcie, że jak się czegoś bojecie i mówicie, ja pierdolę, takie mam arachnofobię, coś tegowego, to pamiętajcie, że będzie dobrze. Te odjechane karaluchy zostały z nami. Szczerze mówiąc, nie naprzykrzałem się za bardzo. Są ciekawskie i dość przyjazne. Dziś rano powitały nas stojąc w równym, pięknym rządku. Jakby na coś czekały. A co to tak, albo nie? Disco karaluch, odblokowane osiągnięcie. Zgadliśmy, że karaluchy czekają na kolejny koncert, więc zagraliśmy im parę kawałków. Paskudne zaczęły brykać radośnie po schronie, tworząc na podłodze różne kształty. Nagle ustawili się w drugi rząd i całym szturkiem maszerowały w dziurę w ścianie. Myśleliśmy, że w końcu odeszło, ale karaluchy wrócili po chwili, niosąc ze sobą zmutowanych odwłokach zapasy. Szaleństwo. Nasi nowi przyjaciele, zmutowani, obrzydliwi, radioaktywni przyjaciele. Ale jaja. Wycieńczenie, strudzenie, głód, odwodnienie, głód. Dobra, no przetrwamy kilka dni więcej. Ale czy ostatecznie wygramy? Koniec! Proszę, wygraliśmy? Uja, wygraliśmy. Nie uda nam się przetrwać, to nasze ostatnie słowa i porada dla tego, kto czyta te słowa. Spędziliśmy 31 dni w schronie. Goddammit. Ajajaj. Kurde, wreszcie myślałem, przetrwane dni, wypita woda, wypita zupa. Decyzje na tak, decyzje nie, udane ekspedycje, przedmioty zebrane. Co tu trzeba zrobić, widzowie? Kurde, nie wiem.
Dobra, ale w każdym razie, no ja wam dziękuję, no. Mam nadzieję, że po raz kolejny miło spędziliście ze mną czas i następnym razem, kurczę, nam się uda. Żegnam was bardzo serdecznie i pamiętajcie, że odcinki na tym kanale są codziennie, z różnych serii, zarówno montowanych, zarówno z innymi ludźmi, i solo serii, jak, kurczę, Fallout 3 czy tak dalej. Zapraszam, odcinki są codziennie już od prawie roku. Więc, a nawet i 2 razy dziennie. I też mam Instagrama, Twitcha oraz Twittera, możecie wpaść, mój drugi kanał vlogowy. I zobaczcie sobie Rewinda, bo wyszedł. Perełka. Miłego dnia, a z miłej nocy. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.